A jednak najgorszy scenariusz realizuje się. Jasnowidz Jackowski mówi wprost. Atak Rosji na Polskę. Atak Rosji na Polskę. Ale tak naprawdę bardzo sprytny, bardzo inteligentny. No właśnie szokująca wizja, szokująca przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Szokująca wizja, szokująca przepowiednia, która bardzo Często pojawiała się w komentarzach ludzi, którzy mówili, czy Rosja zaatakuje Polskę. No i tutaj Jasnowic Jackowski mówi wprost tak, to się odbędzie. Natomiast będzie to wyglądało w ten sposób, że w Polsce dojdzie do wybuchu protestów, manifestacji w okresie letnim. No i później praktycznie te protesty, manifestacje będą podsycane przez stronę rosyjską, tak, po to, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce. No i tutaj Jasnowic mówi w ten sposób. Rząd polski musi być bardzo czujny. Rząd polski musi być bardzo czujny. Natomiast szokujące z tej wizji przepowiedni jeden fakt, a mianowicie Jasnowic Jackowski mówi, że Rosja na, tak naprawdę będzie to robić na czyjeś zlecenie. Czyli Rosja, Rosja będzie praktycznie to realizować na czyjeś zlecenie. Pytanie, kto będzie tym zleceniodawcą? Tak? Komu będzie zależeć na destabilizacji sytu, sytuacji politycznej, społecznej w Polsce. No i teraz tak, są tak naprawdę dwie opcje tych protestów, manifestacji, które będą mieć miejsce w Polsce. Pierwsza to jest reforma sądownictwa, e, którą przeprowadza praktycznie Prawo i Sprawiedliwość, na to się nie godzi Unia Europejska, e, tak, druga sprawa to jest podwyżka cen, galopujące praktycznie ceny, te ceny są szokująco wysokie, tak, no to jest rzecz straszna tak naprawdę, e, naprawdę to każdego uderza, no naprawdę mnie to szokuje, tak, że tak ceny praktycznie idą do góry, no i i to może spowodować w końcu, że ludzie powiedzą basta, powiedzą stop, tak, wyjdą na ulicę, będą protestować. No i później te protesty będą trwać, tak, a następnie strona rosyjska będzie tutaj będzie zależało na to, żeby dalej podsycić, także doleje praktycznie tę tą benzynę, to paliwo do ogniska, żeby dalej te protesty podsycić. No pamiętajmy, że te protesty mogą się różnie zakończyć, tak? To może, to, nie, to nie będzie taki proces jednodniowy. To mogą być tutaj tak koczowiska, to mogą być przepychanki z policją, także bardzo widowiskowe tutaj sceny w telewizji mogą się pojawić. No i tutaj właśnie Jasnowic Jackowski mówi wprost, rząd musi być bardzo czujny, tak. No i tego, mało tego, Jasnowic Jackowski mówi o tym, że Rosja w momencie, kiedy będzie trwała wojna na Bliskim Wschodzie, zaatakuje jedno z dwóch państw, to będzie albo Białoruś, albo też Ukraina. Może się okazać, że tak naprawdę następnym przystankiem będzie Polska, tak. Natomiast ja muszę powiedzieć w ten sposób, tak? Przedstawiałem setki praktycznie przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. Szokował mnie pewien fakt, a mianowicie Jasnowidz Jackowski, kiedy dokonywał wizji dotyczącej Polski, był bardzo przestraszony, przerażony praktycznie tą wizją i ostatecznie powiedział, że nie może nam powiedzieć po prostu, co widzi podczas tej wizji i że nie jest na to gotowy, tak? No, to na pewno nie jest nic ciekawego, tak? Ja uważam, że tam może nawet dochodzić do zamachów terrorystycznych, na zamachów terrorystycznych, tak? Więc tutaj rzeczywiście... No tego Jasnowidz Jackowski nie powiedział, także nie jest jeszcze na to gotowy, żeby przekazać te informacje. To jest też taka jakby obawa ze strony Jasnowidza Jackowskiego, żeby będzie uznany został za szaleńca, tak, który tutaj straszy ludzi i tak dalej bo podobno, podobnie po prostu bardzo negatywnie ludzie się opowiadali na temat Jasnowidza kiedy te mówię na temat trzeciej wojny światowej. Teraz wiemy, co się dzieje praktycznie na Bliskim Wschodzie, konflikt między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Natomiast tak, no można mieć różne oceny względem Jasnowidza ale rzeczywiście przewidział ten konflikt, który miał miejsce tam. Wiele tak naprawdę spraw przewidział, tak, bardzo dużo spraw. To, czy ten konflikt przybierze na sile, czy w porę tak naprawdę przywódcy się wycofają z tego Trump, czy przywódcy Irana, Iranu, to już jest inna sprawa, to już jest inna sprawa, natomiast ten konflikt jest realny, ten konflikt ma już miejsce i na dobrą sprawę tylko od zdrowego rozsądku tych przywódców, tak, zależy, czy rzeczywiście dojdzie do nasilenia, tak, do deeskalacji praktycznie tego konfliktu między tymi krajami, natomiast rzeczywiście to, co jasnowicz mówi, to się realizuje, tak, ta trzecia wojna światowa rzeczywiście jest na naszych, na naszych oczach się dzieje. No i teraz tak, i tutaj właśnie Jasnowiec mówi w ten sposób, że te protesty, manifestacje później, później będą podsycane przez tutaj Rosję, tak, przez Rosję, czyli nie będzie to taki atak na Polskę tak naprawdę czołgami, karabinami, tak, że wjadą po prostu do miast, no bo też nie ma sensu dzisiaj tego robić praktycznie w XXI wieku. Ja zawsze powtarzam, żeby zniszczyć dane państwo, to można zniszczyć ekonomicznie, tak, poprzez walutę, poprzez właśnie inflację gospodarczo, tak, wykupić cały przemysł w danego Kraju oddać w obce ręce, to jest bardzo łatwo po prostu tutaj kontrolować dane państwa, bo zadłużyć to państwo, tak? Więc nie potrzeba tutaj czołgów, które muszą wjechać, to może być potęga praktycznie pieniądza, tak? No, i właśnie rząd musi być bardzo czujny, tak? Rząd musi być bardzo tutaj czujny. Mało tego Jasnowic Jaskowski mówi w ten, spo, w ten sposób, że tutaj Polska na arenie międzynarodowej nie jest szanowana, że ta polityka zagraniczna Polski nie jest wystarczająco dobrze odbierana na arenie międzynarodowej, tak? To nie jest jakby kwestia czy wina, tylko prawa i sprawiedliwości, tylko praktycznie to się dzieje od wielu lat, tak? Od x praktycznie lat, że Polska, jej głos nie jest doceniany. No, i mieliśmy tego dowód. Tak? a więc prezydent Polski, który nie pojechał do Izraela, bo nie dano mu możliwości wypowiedzenia się. Tak, no To jest kuriozalna sytuacja. Tak? Obchody II wojny światowej, czy obchody Holokaustu, upamiętnienia tutaj tych ofiar, a człowiek, który jest przywódcą kraju, w którym zginęło miliony praktycznie ludzi, nie może po prostu zabrać głosu, gdzie na przykład na tych obchodach może głos zabrać przywódca Francji. Tak? No to rzecz nie bywa. No, to pytanie jest takie: jaki jest szacunek, jeśli chodzi o Polskę na arenie międzynarodowej? Ale to nie jest pytanie do nas, zwykłych ludzi, tak? Tylko to jest pytanie tak naprawdę z taką autorefleksją w stosunku do polityków, którzy rządzą naszym krajem, tak? No i teraz tak, właśnie to Jasnowiec Jackowski mówi, że może dochodzić do tych buntów, do tych protestów społecznych w Polsce. To może mieć wszystko praktycznie miejsce latem, tak? To może mieć miejsce latem. No, to jest ciekawa sytuacja, bo tutaj tak, jeżeli chodzi o reformę, Reformę sądownictwa, PiS ją przeprowadza, Unia Europejska na to się nie zgadza. Unia Europejska mówi weto, PiS sobie nic z tego praktycznie nie robi, dalej przeprowadza tą reformę. So, tutaj przedstawiciele sądownictwa na to się nie zgadzają. No i teraz, a teraz zobaczmy taką tam hipotetyczną sytuację: ludzie wyjdą na ulicę, no i później ci ludzie na przykład będą w jakiś sposób pacyfikowani, tak, czy przywożeni na komendę, czy te, ale na końcu będą potem osądzani przez sądy. Czyli no tutaj sądy mogą ich wypuszczać, tak, no bo manifestowali czy protestowali w ich sprawie. No to jest ja zawsze mówiłem, że jakby tutaj spór na linii rząd i sąd, sądy, tak, no to jest praktycznie paraliż państwa polskiego, tak? Zobaczmy sobie taką sytuację, że jeśli chodzi o wyniki wyborcze, wyniki do Sejmu czy do Senatu, w ogóle wyniki, jeśli chodzi o polityczne, zatwierdza je sąd. Czy to nie wywoła jakiegoś paraliżu? No nie wiem, tak? Ale no, nie, 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 nie ciekawa sytuacja, jeśli chodzi właśnie o te relacje między państwem polskim a właśnie. Tutaj sądo, sądownictwem. Następnie Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób: Polska to jest kraj usłużny. W ten sposób powiedział, właśnie, w stosunku do polityki międzynarodowej: Polska to jest kraj usłużny. Tak, właśnie tutaj powiedział Jasnowic Jackowski. No, ale też można to zobaczyć, tak, jak nasi przywódcy jadą na przykład i tutaj w blasku Donalda Trumpa, oni się tak czują od razu tacy silni, mocni, tak, bo oni są przy, przy Trumpie, bo Trump to jest taki starszy brat obroni nas, tak weźmie. Polskę w obronę. A guzik, prawda, Trump może nas zostawić, tak, kurdu zostawił w Syrii. W ostatniej chwili może się wycofać, tak, i tak tutaj wojska e, amerykańskie stacjonują w Polsce. Gdyby na przykład Rosja atakowała Polskę, to Trump może zawinąć manatki i bardzo szybko puścić, tak, te wojska amerykańskie opuszczą, wrócą do Niemiec, do bazy po prostu tam, e, tak, w, w Frankfurcie bodajże mają, czy e, gdzie mają tą bazę po prostu i odlecą, tak, do, do siebie, a wcale nie będą bronić Polski, a politycy, którzy właśnie przyjeżdżają z Polski, tak, czy do Białego Domu, czy do innych tutaj mocarstw, to myślę, że tutaj tak od razu rosną w siłę. Najpierw trzeba zadbać o to, żeby tutaj było silne wojsko polskie, tak, żeby Polska była silnym krajem, a nie liczyć cały czas na pomoc, pomoc tych dużych państw. Bo co my tak naprawdę możemy zaoferować tutaj Stanom Zjednoczonym? Możemy zaoferować żołnierzy, którzy pojadą ginąć na Bliskim Wschodzie, nie w swojej wojnie, będą mięsem armatni? No właśnie, i tak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o wizję przepowiednie. No to jest ciekawa strona, tak? Tutaj Jerozolid Zackowski mówi w ten sposób: lato to będą protesty masowe, i to będzie podsycane ze strony Rosji. To będzie właśnie podsycane ze strony Rosji, czyli tak jak powiedziałem, no próba wpłynięcia destabilizacji, jeśli chodzi o Polskę, tak? To też jest jakby pokłosie tego, że Polska chce się odizolować, znaczy chce być niezależna, tak? Na przykład dostawy gazu, dostawy. Dostawy, dostawy ropy naftowej, ten cały gazociąg, gazoport, który ma miejsce w Świnoujście, tak, no to praktycznie Rosja zauważa i ma coraz mniejsze praktycznie wpływy na te państwa, jak okrutnie musiało rozsiedzić praktycznie tutaj stanowisko Łukaszenki, tak, który kompletnie się odciął od Rosji, wcześniej się, tak, bratał praktycznie z Putinem, a teraz kompletnie się odcina, no bo Rosja daje traci możliwości wpływu, tak, traci możliwości wpływu Także rzeczywiście tutaj może mieć miejsca tak, może mieć taka sytuacja. Tylko pytanie jest takie, jak tutaj by właśnie strona rosyjska miała to podsycać, tak? To jest najważniejsze pytanie, co by tutaj na przykład byli obywatele na przykład z Rosji braliby udział w tych protestach, tylko w sumie z drugiej strony byłoby to możliwe, bo na przykład oni by mogli się powoływać także oni są tak naprawdę tutaj tak, obywatelami Ukrainy. Przecież w Polsce jest mnóstwo ludzi z Ukrainy, którzy mieszkają, żyją, funkcjonują. Tak, i oni mogliby na przykład mówić, że biorą w tych udział w tych manifestacjach ludzie z Ukrainy, tak, oni by się powoływali, że są z Ukrainy, mówiliby w języku rosyjskim. Tak? No, a tak naprawdę, na przykład, zostaliby właśnie tak, by, byliby oni tutaj wysłani przez rząd rosyjski. Chcę od razu powiedzieć, że to jest przepowiednia, tak, to jest przepowiednia. To nie oznacza, że musi się ona od razu po prostu zrealizować, a ja też podaję argumenty logiczne za i przeciw, czy ta rzeczywiście przepowiednia się zrealizuje. To jest przepowiednia Stanowiska Jackowskiego. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!